Witam serdecznie, drodzy bracia i siostry, w kolejnym odcinku z cyklu Let's Play, czyli zagrajmy w Need for Speed Most Wanted. Dzisiaj serdecznie chciałem was zaprosić na pierwsze kamienie milowe od ósmego kierowcy z czarnej listy, którym jest kobieta, a jest nią Jewels. Przejdźmy zatem do ekranu czarnej listy. To jest właśnie ta kobitka, z którą będziemy się w przyszłości ścigać, najbliższej oczywiście. Ale tak jak już powiedziałem, dzisiaj przyszła pora na kamienie milowe. Pewnie to, co widzicie teraz, to wywołuje może małe zdziwienie. Otóż chciałem was przeprosić za to, że ten kamień milowy, próba wykroczeń, co najmniej 5, został już ukończony wcześniej, ale niestety miałem pewne problemy z komputerem, z nagrywaniem. Co można jeszcze powiedzieć? No, udało mi się zarejestrować tylko to, później coś z komputerem się stało tak, że zaczął lagować i nawet restarty nie pomagały. Na szczęście po mojej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej myślę, że teraz będzie lepiej. Dlatego was za to przepraszam i ten kamień milowy się nie ukaże. Ale mamy również coś innego, także zabawa nie jest do końca zakończona. Mamy dzisiaj przepychanki, co najmniej 18 radiowozów, próba czasowa, co najmniej 6 minut i próba kolczatek. Co najmniej dwie. Oczywiście tradycyjnie fotomandaty 238, drugi też 38, a trzeci 214. A nie traćmy czasu, jedziemy. No i rozpoczynamy nasz pierwszy pościg. Jak widać, mamy jeszcze pierwszy poziom poszukiwań, czyli tak zwany wanted level, pierwszy. Dlatego tradycyjnie ściga nas jeszcze ten stary radiowóz, zwyczajny. I powiem wam szczerze, że trochę ciężko będzie, ponieważ aby ukończyć wszystkie obowiązkowe kamienie milowe, musimy dosięgnąć aż do czwartego poziomu, bowiem kolczatki nie pojawiają się jeszcze trzecim. Musimy poczekać aż do czwartego i myślę, że to trochę zajmie, ale mam nadzieję, że będzie co oglądać. Na razie wykonajmy to, co pozostało, czyli przepychanki i próbę czasową. O, już mamy drugi poziom poszukiwań, nie jest źle. A jeśli chodzi o wykroczenia, to musimy ich co najmniej 5 przejechać. Taka informacja dla was na przyszłość. Mogą to być dowolne. Jazda po pobocze, ucieczka z miejsca wypadku, taranowanie radiowozu i tym podobne. Dobra, ale nie będę wam już więcej przygadywać. Wiadomo, o co chodzi. Jedziemy dalej. Mamy już pierwszą minutę pościgu zakończoną i przy okazji dwa radiowozy uszkodzone. Także jedziemy sobie spokojnie dalej. O, jest już trzeci na horyzoncie. Jedziemy. O, drugi radiowóz. Aj, nie udało się. Dobra, 4 już. I widzę piąty na horyzoncie. Się szykuje. O! Uszkodziłem go. O kurwa, o kurwa! Będzie ciężko. Aaaa, fuck! Jasna cholera, widzieliście to? Zatrzymali mnie! Fuck! Dobra, rozpoczynamy jeszcze raz. Szybciutko! Dobra, przyznaję się, to nie jest pierwszy fail, ale jest to i tak pierwszy, który widzicie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, let's go. Kurwa, znowu chyba mi nie wyjdzie. Aha, ostrzegam was, że tym razem nie będę kontrolować czasu, po prostu wykonam wszystkie kamienie milowe od razu. Film będzie co prawda podzielony na dwie części, ale ja tego... ale ja nie będę zatrzymywał. Dobra. A to ja miałem go uszkodzić. Dobra, drugi radiowóz już jest. Tylko należy uważać. O
janą. Oho, jeden radiowóz poszedł się wąchać. Dobra, jedziemy dalej. Nie zatrzymujmy się. Niech ta policja się trochę streszcza. Dobra, trzeci. Już wiem, gdzie pojedziemy. Zabiorę ich na autostradę. Dobra, 5. Jeszcze jeden i 1/3 wymaganych uszkodzonych radiowozów już będziemy mieli. Dopóki nas policja nie aresztuje. Oby tam, oby się to nie stało. Dobra, 6. No to 1/3 z głowy. O, 3. poziom poszukiwań. Zaraz dobijemy do 4. Za kilka minut. Gdzie oni jadą? Co za głupki. Dobra, 7. Dobra, posiłki zostaną zaraz wezwane za jakieś 2 minuty. What the fuck was that? Dobra, cofaj szybko, cofaj szybko! Jadą czy nie? Dobra, jadą. Za mną? Jedź, jedź. Dobra, 3,5 minuty. O! Dobra, 11 radiowozów. Wow! Jeszcze 7 i już mamy... O, jedzie, dobra. Bo już myślałem, że zgubię ten radiowóz i będzie po zabawie. O, kurwa. A nie, jest jeszcze. Jest jeden na horyzoncie. Bardzo dobrze. Hej, tędy! Tędy, tędy! Kurwa. Te tłumaki nie wiedzą, jak jeździć. Hej, ja jestem tutaj! Dobra, jedziemy tędy. Niech będzie po twojemu. Gdzie on jest? Szybko. O, 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 dobra. Zaraz posiłki wezwane. Dobra, posiłki. 15 radiowozów. Dobra, 13. Dobra, 15. 16, jeszcze 2. Cofaj, cofaj, cofaj! Wow! Co to kurwa było? Ciężarówka na nich jechała. Szybko! Raz, dwa, raz, dwa! Dobra, jedziemy do przodu. Jest dobrze. Ciężarówka na nich wjechała z pełną siłą. Dobra, pojedziemy trochę w inne miejsca. A kurwa. Przepraszam, drodzy widzowie, drodzy bracia i siostry. O, jeszcze jeden radiowóz na horyzoncie.
Dobra, przepychanki zaliczone. No to czekamy tylko na czwarty poziom. Oczywiście nie dając się aresztować. I przejeżdżamy przez kolczatki dwie. Mam nadzieję, że się uda. Haha. Oh fuck. Muszę patrzeć do przodu. Co się dzieje? Skręcam tego. Jeszcze będziemy musieli poczekać, dopóki dobijemy do... Jeszcze będziemy musieli... Kurwa, co to było? Zgubmy trochę radiowozu. Aha, jadą, dobra. What the... Właśnie widziałem, że jeden chyba wpadł w... Jakby to nazwać? Miał wypadek, dobra. Dobra, jadę tamtędy. Jedziecie za mną? A co te radiowozy się tak dziwnie ustawiły? Dobra. Jaką kurczę jedzie? Już prawie go uszkodziłem. Tylko jeden radiowóz mnie ściga i to ten najbardziej zniszczony? To niedobrze. Dobra. O, jak miło. Jeszcze jeden radiowóz się znalazł. Czy na radiowóz jedzie, czy zamierza się tak opierniczać? Cholera. Jedzie? Dobra, cofnij się. Musisz jechać za mną, stary. Wiem, że traktuję cię jak kolega, ale w tej chwili musisz za mną jechać. A trochę koszty pościgu. Nabijemy. O, akurat dobrze się prowadzi na Camden Beach. Można raz, dwa zgubić policję i jest fajnie. Chociaż nie zawsze. O, jest wolny. Co za idiota. Wpycha się w swojego kolegę, który ma akurat cięższy pojazd. Zablokował się? Jedź, stary, jedź. Nie zatrzymuj się, dobra? Ła, przecisnęliśmy się. No akurat stanęliśmy w trochę niewygodnej pozycji. Dobra, blokada, ja skręcam.